Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co mnie w Ameryce wrwia, no może za ostre słowo, denerwuje, albo co najmniej martwi, to jest to, że Polacy z PRL-u, z Polski przyjechali do Ameryki. No, wylądowali w różnych miejscach jako zmywacze, ślusarze, budowniczy, elektrycy, technicy, inżynierowie, lekarze. No cały przekrój ludzi przyjechał do Ameryki. Wiele osób zaczęło organizować swoje biznesy, ale Polacy jako tacy nie potrafiliśmy zostać policjantami, strażakami, politykami, urzędnikami, nauczycielami. Nie potrafiliśmy wejść do tej no, można powiedzieć, budżetówki. Jakaś była niechęć do polityki. Nie ma nas w polityce. Nie ma nas. Po prostu pracujemy, tyramy, płacimy podatki i nie ma nas. Nie jesteśmy widoczni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego to mówię? No dlatego to mówię, że powiedzmy Hindusi, no to Kamala Harris, no to jej rodzice, znaczy jej matka, no to była z Indii, no wyjechała z socjalizmu. Trzeba pamiętać, że Gandhi, no to starał się w tych Indiach wprowadzać socjalizm. No i teraz córka kobiety, która wyjechała z socjalistycznych Indii, jest hardkorową komunistką. Następna taka osoba, no to jest Neera Tanden, no to ona jest nominowana przez Bidena, na dyrektorkę Kongresowej Agencji Budżetowej. Też hinduska, no urodzona w Ameryce. Mówią, że to jest pierwsza kobieta z Azji na takim stanowisku, no ale ona zasadniczo to jest Amerykanką. Urodziła się w Ameryce, automatycznie ma obywatelstwo amerykańskie i podkreślanie, że jest pierwszą kobietą Azjatką, która będzie nadzorowała tą Kongresową Agencję Budżetową, no to jest jak zwykle ten podział, tak? To, żeby ludzie patrzyli się na kolor skóry, a nie to, co ma robić. No ogólnie rzecz biorąc, no urodziła się w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. 5 lat miała, no to rodzice się rozwiedli z jakiegoś tam powodu. Matka jej była przez 2 lata na zasiłku. No i ona poszła w kierunku, powiedzmy, budżetówki. Poszła w kierunku życia na plecach podatników. I teraz może być taka sytuacja, że jej nie wybiorą. Biden ją zaproponował, ale jej nie wybiorą. Dlaczego jej nie wybiorą? No bo taki w Ameryce jest 50 stanów, jak wiecie. W każdym stanie jest 2 senatorów. Także jest razem 100 senatorów. No i jeżeli jest głosowanie, jeżeli jest nominacja i jeżeli powiedzmy żeby ona dostała to stanowisko, no to musi być 50 głosów plus 1. Na dzień dzisiejszy, no to jak jest podzielone 50-50, no to Kamala Harris wchodzi jako 101, no i przegłosowywuje. Także jeżeli po linii partyjnej jest głosowanie w Senacie, no to zawsze lewactwo wygrywa, no bo oni zawsze będą mieli 51. No ale teraz, jeżeli Joe Manchin z zachodniej Virginii, on powiedział, że on nie może jej zaakceptować, no to teraz demokraci i komuniści szukają zdrajców wśród republikanów, no bo demokrata się wycofał. No i kto jest zdrajcą? No zdrajcą jest Susan Collins, ona już jest staruszka, ona jest ze stanu Maine. Jak popatrzycie na mapę, no to jak tutaj jest Atlantyk, tu jest na dole mniej więcej Floryda, tu jest Nowy Jork, tu jest Kanada, no to Maine jest
na samej górze przy Kanadzie. No i ona to zawsze jest znana z tego, że tak siedzi na płocie w zasadzie. Ona udaje republikankę, no ale 3/4 głosowań, no to ona głosuje z demokratami. Nie wygrała, bo były wybory w zeszłym roku, wygrała z taką super komunistką, także, że republikanie nie mieli kogo wybierać, no i ją wybrali, no ale ona zawsze idzie bardziej po stronie demokratów, no i głosowała za impeachmentem Trumpa, także to jest ten jeden z tych 7 Judaszy. Drugi Judasz, no to jest Romney, który również on głosował za pierwszym impeachmentem i on również głosował za drugim impeachmentem, ale tak samo jak Collins powiedziała, że nie będzie głosowała za Niro Tanden, tak samo i on powiedział, że nie będzie głosował za nią. No tak, także, że sytuacja jest dosyć ciekawa. Collins powiedziała, że Nira Tanden nie ma ani temperamentu, ani nie ma doświadczenia, żeby prowadzić taką odpowiedzialną agencję. No ta agencja no to proponuje cały ten plany budżetowe dla Białego Domu, no i Biały Dom musi to wszystko synchronizować z Kongresem. No i Collins powiedziała, że Nira Tanden to jest taka ostra lewaczka, można powiedzieć, i widzenie antykonserwatywne, że Collins powiedziała, no w takim wypadku no to nie ma czegoś takiego, że trzeba zakończyć Biden obiecywał, że wszelakiego rodzaju animozje, złości, urazy pomiędzypartyjne mają być zakończone. No i Collins powiedziała, że akurat Nira Tanden to nie jest osobą, która jest w stanie zakończyć właśnie te animozje, złości i urazy. Ta trójka właśnie zadeklarowała się, że nie będzie głosowała. Oni, Romney, jak i Collins właśnie, to tak jak wspominałem, byli za impeachment, ale tak samo byli w sytuacjach, kiedy była wymagane dla Sądu Najwyższego. No i ta 50 senatorów plus jeden, no to jest ważna sprawa, dlatego że budżet, powiedzmy, przy COVID-19, no to musi być większość, połowa plus jeden senator, czy podwyższaniu tego płacy minimalnej musi być 50 senatorów plus jeden, także po linii partyjnej akurat w tym roku to jest tak dziwacznie. Sekretarka prasowa Jen Psaki, no ona to też jest niezły numer, ciekawy numer, ona nigdy nie odpowiada na pytania, zawsze kluczy, zawsze się miga jak piskosz, nie wiem ile ona tam wytrzyma, no ale dosyć wredny, to taki amerykańska, taki Jerzy Urban, ten rzecznik prasowy po prostu jest Jerzy Urban, no i ona powiedziała, że Biden jest przekonany, że Nira Tanden no to jest wyjątkowym ekspertem i będzie fantastyczną dyrektorką całej tej agencji, no i że będzie działała dla obydwu partii. Senat na razie zaakceptował 7 osób nominowanych przez Bidena, właśnie z tym z dwupartyjnym, no muszą być więcej, 50 plus 1, no to 7 już zaakceptował. No i teraz ona byłaby pierwsza, która by nie przeszła. Także Manchin, demokrata, powiedział, że rozmawiał z Białym Domem, że Biały Dom zrozumiał, dlaczego on się sprzeciwia. No i on, demokrata, powiedział, że jest możliwe, że ktoś z republikanów zajmie jego miejsce, ale powiedział, że Nira Tanden jest dobrą osobą, ale jednak jest za bardzo
trująca teraz. No, cokolwiek to znaczy. Także wygląda na to, że są normalni wśród demokratów. No ogólnie wśród demokratów wygląda, że 10-15% demokratów, co głosowali, co nie głosowali na Bidena, zaczyna, przejrzała na oczy i 2022, no to będzie lawina, będą duże zmiany polityczne, także Izba Reprezentantów i Senat po prostu będzie znowu pójdzie w ręce normalnych konserwatystów. No i jedyne co to Biden będzie prezydentem. Senator Rob Portman, no to on jest republikaninem z Ohio. On odchodzi w 2022, no on też tak się wahał w różnych sytuacjach politycznych, no to on był dyrektorem tej Kongresowej Agencji Budżetowej, no i on powiedział, że on będzie, nie będzie głosował za tą Niro tandem. Tak jak wspominałem, wszyscy mówią, że to jest pierwsza Azjatka. Nie wiem dlaczego, nie wiem. Martin Luther King, no to mówił, że nie ma się co patrzeć na kolor skóry, tylko trzeba patrzeć na to, co kto reprezentuje. Następna taka judaszka, no to jest Lisa Murkowski z Alaski. No to też jest ciekawa sytuacja. To ona ma nazwisko polskie, no ale to trzy pokolenia przed nią przyjechała rodzina do Ameryki. Politykiem to był w zasadzie to jej mąż, czy jej ojciec, no i ona tak z rozpędu złapała to stanowisko, ten fotel i tak się przysała, no ale ona też jest taka centrowo-lewicowa, bardziej niż prawicowa, konserwatywna, no i powiedziała, że jak rozmawiała z reporterami, no to powiedziała, że nie rozmawiała z Białym Domem. No i odmówiła dania odpowiedzi, czy będzie głosowała czy przeciwko. No za co Nira tandem jest oskarżana? No oczywiście platformy społecznościowe. Ona tam niezłe joby słała. Ona była w grupie ekspertów, w grupie lewackich ekspertów, taki amerykański Centrum Amerykańskiego Postępu. No, czyli Centrum Amerykańskiego Postępu, czyli Centrum Amerykańskiego Lewactwa. Kobieta urodzona z imigrantów hinduskich po prostu wprowadza komunizm w Ameryce, no. I to jest właśnie to wkurzające. Czyja to jest wina? No to jest wina w sumie Kennedy'ego, bo Kennedy w 1968 roku powiedział, że jest za dużo białych Europejczyków w Ameryce, no i od 1968 w zasadzie roku, no to można powiedzieć, że Biden został wybrany przez Kennedy'ego w 1968 roku. Cały świat zaczął przyjeżdżać do Ameryki, bardzo dużo ludzi z krajów, gdzie socjalizm po prostu nie działał, no to ludzie wybierali Amerykę jako lepszy kraj, no ale całe nieszczęście przywozili ze sobą w swoich walizkach ten socjalizm. No, też nie ma się co dziwić, no trzeba się dziwić, może powiedzieć, no bo Polacy, połowa Polaków głosuje jednak za Zielonymi, za Biedroniami, za PO, za tego rodzaju lewactwem, które teoretycznie przyjeżdżając z Ameryki, no to Polak w moim przekonaniu, no to się zadeklarował, no jest amerykańska konstytucja, jest amerykańska wolność słowa, prawo do posiadania broni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest to, co ludzie widzieli w konstytucji, tak? To jest to, co ludzie widzieli w konstytucji i po to przyjechali. No ale niestety dużo Polaków głosuje na komunistów. No i Collins to była właśnie bardzo, bardzo wściekła i dlatego na nią nie będzie głosowała, no bo Nira Tanden wysłała bardzo dużo jobów w tym momencie, kiedy do Sądu Najwyższego wybierali Brett Kavanaugh.
No to tam też było. Tam było dużo oszukaństwa. Ściągnęli jakieś wariatki, które sfałszowały. W ogóle nikt nie poszedł do więzienia, a one fałszowały oskarżenia, że on je gwałcił, tam spijał i tak dalej. One ani nie mieszkały w jego pobliżu, ani nie miały możliwości widzenia i tak dalej, i tak dalej. Jeden wielki cyrk. Także, że te przesłuchanie dla Brett Kavanaugh, no to można powiedzieć, że to było takie preludium do tego, co się w wyborach stało, po prostu manipulacje, fabrykacje i tak dalej. No i Collins była bardzo, bardzo zdenerwowana na to, ale Neera Tanden właśnie komunistycznie napierniczała na nią. W czasie tych wysłuchiwań kongresowych, kiedy się przyszykowywali do tego zaprzysiężenia, no to przeprosiła. Neera Tanden przeprosiła za jej komentarze, no ale ona powiedziała, że jest namiętną rzeczniczką praw obywatelskich w tym Centrum na Amerykańskiego Postępu. No i dodała, że jej rola jako dyrektorka w Kongresowej Agencji Budżetowej, no to musi być jednak dwupartyjna. Musi patrzeć na interesy całego narodu dwupartyjnie. No i ona powiedziała, że ale bezpartyjnie musi być blisko do postrzegania faktów, no i patrzeć na świadectwo całej tej sytuacji. Neera Tanden oczywiście zlikwidowała, wyciściła Twittery, Facebooki i tak dalej. Ponad 3000 swoich postów tam powyczyszczała, no i Collins powiedziała, no jeżeli ona tak zaczęła to wszystko czyścić, no to jakie to jest zobowiązanie do tej przejrzystości, zobowiązanie do tej uczciwości, no nie ma, po prostu zaciera za sobą kobieta komunistka ślady. Kto za nią się stanął? No za nią oczywiście stanęły związki zawodowe, no bo związki zawodowe, no to 80% związków zawodowych to jest w urzędach państwowych. W Ameryce nie ma prywatnych związków zawodowych z praktycznego punktu widzenia. Związki zawodowe są tylko w budżetówce. No i w budżetówce oni wymagają wyższych płac, no i kto płaci, podatnik płaci. Także jak głosujesz za socjalistami, to głosujesz i myślisz, że głosujesz za związkami zawodowymi. Nie, to nie są związki zawodowe, które walczą z różnymi wyzyskiwaczami fabryki. Związki zawodowe po prostu walczą, żeby mieć więcej forsy na państwowych słodkich posadkach. Wszelakiego rodzaju grupy walki czy równości genderowej czy transgenderowej też podpisali się pod tą nominacją. No i w zasadzie zachęcali senatorów, żeby senatorzy nie zwracali uwagi na to, co jest wypisywane na tych mediach społecznościowych, tylko popatrzyli się na nią, jaką ona jest wartościową kobietą, ekspertką, Azjatką i tak dalej. No i właśnie powiedzieli, że te całe te internetowe jej rozpisywania lata temu nie mają znaczenia. No to jest też ciekawe, że w tym wypadku, kiedy jest się demokratką, kiedy jest się pochodzenia hinduskiego, kiedy jest się komunistką, to wtedy wypisywania nie mają znaczenia. Ale ktokolwiek jest z prawej strony, no to po prostu komuniści chcą go powiesić, spalić na stosie, wykończyć, zlikwidować. 75 milionów ludzi, którzy głosowali na Trumpa, mają być zlikwidowani najchętniej właśnie przez takich ludzi jak ona. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dziękuję szczególnie za 5000 z hakiem subskrybentów i subskrybentek. Kontynuujcie, to jest bardzo ważne. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla socjalistów.
Patrzcie się, co się dzieje. Patrzcie się, kogo Biden nominuje. Patrzcie się, szczególnie na cenę benzyny. To będę powtarzał dzień w dzień. Cena benzyny rośnie. Patrzcie się na swoje czeki z wypłaty. Patrzcie się, ile tam podatków jest więcej. No i zwracajcie uwagę, kto jest wybierany. Kto prowadzi Amerykę do upadku. Zdrowia dla normalnych.